Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was w kolejnych zapowiedziach na kanale. Co będzie się dobrego działo w najbliższym czasie? Na pewno zadowoleni będą fani firmy Razer. Często pytaliście mnie o sprzęty Razera, w końcu się udało. Jak widzicie, Razer przysłał całą wielką paczkę swoich najnowszych zabawek. Zobaczmy, co ciekawego będziemy rozpakowywać i recenzować w najbliższym czasie na kanale. Pierwsza rzecz, mała rzecz, a cieszy. Myszka Razer Dead Adder, najnowsza wersja Chroma. Cały zestaw jest właśnie to wersja Chroma. Tak więc kultowa myszka Razera, jedna z najbardziej, chyba najbardziej popularna w nowej wersji. Zobaczymy sobie co nowego, co ta myszka oferuje. Myślę, że testy będą bardzo ciekawe. Kultowe słuchawki w nowym wydaniu, czyli Kraken od Razera w wersji 7.1 Chroma, podłączane przez USB. Również zapowiada się to niezwykle ciekawie. Powiem Wam, że będą to pierwsze słuchawki Razera, jakie będę miał okazję testować. Wcześniej były jakieś myszki, klawiatury, podkładki, inne takie akcesoria, natomiast słuchawek jeszcze nie było. Jedyne, co miałem okazję posłuchać, to na przykład na targach. Natomiast teraz będą testy takie w zaciszu studyjnym, więc będzie można dobrze to sobie testować, przesłuchać i podzielić się z Wami wrażeniami. I ostatnia rzecz, myślę, że najfajniejsza. Bardzo ciężka, wielka klawiatura mechaniczna Razer Black Widow Ultimate. Najnowsza wersja, również chroma, z wielostrefowym, kolorowym podświetleniem. Cóż, myślę, że będzie to wyglądało niesamowicie. Zobaczycie to oczywiście w testach. Jak w przypadku Black Widowa Ultimate 2014, którego miałem na tych przełącznikach Green, też można sobie sprawdzić działanie tej klawiatury. Tak więc mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Niedługo biorę się za rozpakowania, za testy, więc szukajcie nowych filmów dotyczących Razera na kanale. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!